Słuchajcie, coś nieprawdopodobnego. Tutaj startowałem gdzieś stamtąd ostatnio. Tutaj pozdrawiałem Egona. I dosłownie tutaj, patrzcie, jest jakaś mała zawieszka srebrna. Mamy kolejny odcinek, sami widzicie. O, coś tam płynie pod wodą. Rybka. Jak widzicie, jest jezioro. Zaczynam z tej starej strony. Sami widzieliście ostatnio, co się działo na tamtej. Ale tam trzeba było polecieć po prostu. Ale co, zaczynam od razu monetką. No co, na wierzchu jest, zobaczcie. O. Leży, nie musiałem nawet kopać. Mamy co. 10 groszy jestem do przodu. Co wam powiem, lecę dalej. Jest jakieś coś okrągłe. Oczywiście standardowo powiem, kiedy to przestanie wiać. Kurde, ten jeszcze się... Jest coś okrągłe. Patrzcie, ja tu kopałem przy tej płycie. Pamiętacie czy nie pamiętacie? Coś okrągłe mamy. Czy to będzie moneta? O, mamy monetkę. Kurde, coś mi po pysku chodziło. O, mamy dziesiątkę z tym, z Mickiewiczem. Dosyć głęboko, jak na to warunki tu. Fajnie biła, patrzcie, ja tu chodziłem. No dosłownie po moich krokach tu były te blachy ostatnio. No, także jest już druga moneta. Jest fajnie. Uwielbiam to. Sami widzicie, jak to wygląda, co tu jest. Teraz mam taki ołów. O, fajny, bo kompletny z tym zaczepem. I więcej tych... O, gdzie tu miałem? Więcej tych ołowi nie będę pokazywał, bo po co? Chyba, że jakiś gruby się trafi. Gruba krowa. Także do następnego. Pamiętacie ten sygnał wtedy na łańcuszek? Oj, czekajcie, bo... 24, 23, 22, ale ją damy tą zryweczkę tak. Jakieś za duże mi te sygnały są. Tam może coś jest jeszcze. Dwadzieścia cztery, dziewięć, sześć. No, także trzeba kopać takie po 20 parę. Nawet do 30. Bo to właśnie mogą być ci łańcuszki. A nie, jak tutaj zrywka. O, mam chyba kolejną monetkę. Oczywiście to PRL, ale taki żarty, że wam powiem, że nawet nie wiem, co to jest. Wielkością na 50 groszy, nie? Zobaczcie, dzisiaj w ogóle jakaś dziwna sytuacja, bo jest gleba taka wilgotna i zobaczcie, ja tutaj nie miałem tak sygnałów, a teraz są jakieś sygnały, są jakieś monety, już trzecia. No, także coś tam się dzieje, nie? Szkoda, że tak jest żarta. O, jeszcze, słuchajcie, skorzystam z okazji. I przy takim pięknym widoku
żebym nie zapomniał później, to chciałem wspomnieć o takim fajnym gościu, fajnym kanale, czyli co? Egon Gang Poszukiwaczy. Bardzo pozytywny gość, tryska energią, także jak zobaczycie jakiś jego film, to sobie baterie naładujecie na cały dzień. No, wykopki w Holandii oczywiście u Egona, zobaczycie ciekawe fanty. Nie tylko w Holandii, bo Egon też w Polsce, nie? Bywał u znanych youtuberów, których też pozdrawiam, Adiego pozdrawiam, Mustafę, brodatego Zbira oczywiście pozdrawiam. Także wbijajcie do Egona na kanał. Pamiętajcie, Egon Gang Poszukiwaczy, zresztą tutaj już dawno widzicie zdjęcie. Naprawdę, super gość. Pozdrawiam cię, Egon, trzymaj się. Słuchajcie, teraz spróbuję naprawdę z czymś większym. Nie wiem, czy mi się uda suchy kamień potężny z tej wody tam wyciągnąć. Jeszcze jakieś zaklęcie. No słuchajcie, coś nieprawdopodobnego. Tutaj startowałem gdzieś stamtąd ostatnio. Tutaj pozdrawiałem Egona. I dosłownie tutaj, patrzcie, jest jakaś mała zawieszka srebrna. Normalnie, super kurcze dzień. O i kurcze. Tu jest jakaś kobieta, zresztą na zdjęciu będzie idealnie widać. Srebro na bank. Ciekawe, czy to część większej całości. Zaraz zobaczymy, ale powiem wam, że dzisiaj coś jest z glebą, ona chyba jest wilgotna i lepiej przepuszcza. Przecież już tyle sygnałów przechodziłem i zobaczcie, w jednym miejscu stoję i cały czas coś popadało. No kurczę, jest sreberko, no udany wypad już dzisiaj, super. Tu coś było jeszcze od dołu. Takie malutkie, patrzcie. O, chyba jakiś znak zodiaku był może, nie wiem co to było. Na super dzień się zapowiada, a dopiero zacząłem. O, motylek lata. Poszedł. Jest tu jakiś sygnał, powiem wam, obok. Może łańcuszek będzie. 18:20, no wypadałoby, że łańcuszek jest koło tej małej zawieszki. Patrzcie, jest łańcuszek. Ale numer. Patrzcie się. Jest srebrny, po ciężarze czuję. Po ciężarze już czuję. Ale numer. To jest właśnie to, poszukiwania. O te wrażenia chodzi, powiem wam. Ale numer. Ale zobaczcie, srebro na bank, to są punce na pewno. Łańcuszek duży, zawieszka mała. No kurczę, jeszcze raz powiem. Mega wypad. Ostatnio 3 srebra, ja nawet dopiero na filmie zobaczyłem, że te 3 srebra, to ja po prostu z rzędu trafiłem. Ja nawet w tych emocjach trochę nie kontrolowałem się tam. No to po prostu jedno, drugie, trzecie. Normalnie, zobaczcie, jeszcze sprawdzę to miejsce. Powiem wam, że ja takich sygnałów, nie przyznam się, nie kopałem. 18, 19 jak biło. A, już 8 to za mało będzie. Ale powiem wam, że może jakiś kawałek właśnie tego medalika, czy zawieszki. Nie, już tu chyba nic nie ma. Coś jeszcze przebąkuje, ale... Nie, to łopata. Chociaż nie, nie łopata. Dobra, słuchajcie, jak ktoś wykopie, to się oczywiście włączę. Ale jest super. Ale jak tak pójdzie, to nagram film po prostu z tego miejsca. Zobaczcie, to są moje pozostałości po dziurach. Zobaczcie, tutaj, tutaj, tutaj. Zrobiłem krok.
Zrobiłem krok i mam coś. Gdzie to jest? O tutaj. Patrzcie, nie, nie, to nikt nie uwierzy mi w to. To jest pierścionek znowu. Obrączka. Ale czy to jest srebro? Coś może jest z tą glebą, wam powiem. Albo po prostu tu każdy mijał, tak jak ja trochę mijałem to miejsce, bo tam plaże są tam i się później tam dopiero, a tutaj nie no, będzie chyba kolejne sreberko. Ja pierdzielę, ale dzisiaj ja mam emocje. Ostatnio zbir miał emocje. Prawie czołg chyba wytargali tam. Korpus od silnika. Sreberko. Patrzę, czy puncy nie ma. No tam w domu wam pokażę. No nie no. Ja dopiero zacząłem wypad. Co to tak szybko? Mi się ręce trzęsą. Nie widzę tu. Ale raczej to będzie srebro. Super. Super strzały. Się skupię tutaj dosłownie teraz. A, jeszcze kto mi uwierzy, że znowu pod rząd idą te srebra. Pewnie, kurczę, hejterzy się uaktywnią zaraz. Podrzucił sobie. Drugi wypad z rzędu, tak. Patrzcie, mam tutaj, tu jest ziemia nieruszana i gdzieś tu mam taki sygnał podobny do tego pierścionka, nie? Stały 70. No jak to będzie srebro, to po prostu sam się normalnie w to chyba nie uwierzę. Już by było niemożliwe, żeby takie coś się powtórzyło. Nie, ale jest moneta. Ale jest moniak, powiem wam. O. O, to tak 5 zł. Te takie... Już później bili z aluminium. Nie wiem, 90. Czy który to rok. Potężne bicie było, patrzcie. Dokopałem się. Chyba do jakiejś blachy. Kolor jest to na pewno. I kształt. Blachy. O, jest podważone. I jest wyciągnięte. O, ale to blaszysko było, ludzie. Ale to chyba jest... Tak, to jest tylko wierchem. Wierzchem po te... powleczonym miedzią. A w środku jest stal. O, ale kawał blachy. Co mi te ręce się tak latają? Jeszcze chyba z tego wrażenia po tym. Po tych srebrach. Też ciężkie, powiem wam, jest, kurde. Ciekawe, czy to jest... Cała mosiężna, czy nie? Chociaż powiem wam, że... Czy to warstwy są tylko? No nie wiem. Taki kawał, mocny sygnał, potężny. W sektor śmieci na razie idzie. Chyba, że się okaże... kolor. Dobra, na razie. A jak widzieliście, na oko znalazłem takiego kunia. Ale był tam sygnał jakiś, dlatego idę zobaczyć. I mamy kolejną blaszkę małą taką. Urwała się tutaj. I dobra. Lecę dalej. Patrz, jeszcze nie powiedziałem ostatniego zdania. W tej glinie, dosłownie glinie. Zobaczcie, jest jakaś chyba złotówka. O. Ale idealnie zachowana. Bo w glinie chyba. Zobaczcie, jakby wczoraj zgubiona. Złotóweczka, jest kolejna monetka. Naprawdę duża, trudna do pominięcia. Sygnał 88. Więcrasowy polmos. O. Idealnie zachowana.
Dobra. Idę dalej. Tak się bawam nad jeziorem. Później woda najdzie, to wszystko ładnie się rozpłynie. Będzie pływało sobie, butelki. A ja co, słuchajcie, ja już kończę. Jak widzicie, ludzi jest z każdej strony. Tu mój kolega łowi ryby z synem, więc też nie będę im tam w paradę wchodził. No i co? Było to, co było. Czekajcie, nawet było, powiem wam. Srebra dwa, a właściwie to trzy, bo ten łańcuszek był osobno. Zaraz to próbuję wziąć, żeby nic nie zgubić. O! Z jeziora zawsze coś wyjdzie, nie ma lipy. Powiem wam, super wypad. Jak zwykle, nawet jakby nic nie wyszło, to ja tu lubię przyjeżdżać. Także ja dziękuję wam za to, że przesiedzieliście może te 10, chociaż 5 nawet minut, że pooglądaliście ten film. Zapraszam na następne i oczywiście pozdrawiam wszystkich. Cześć.